zaprzyjaźniłam się z panią Wiknikową. Oni mieli jakiś udział w tej darowiźnie na tereny tego boiska. No nie wiem, jak to się potem stało, podobno miasto zamieniło, czy coś tam, no. Ale jak czytam te książki o Rakowie czasem, to tam tych dużo nazwisk, które mi się powtarzają i pamiętam ze szkoły. Zdziech na przykład był, Antas, to ze mną do szkoły chodzili. Wybierała się pani może na mecze, na Raków? Chodziła pani dawniej, w dawnych czasach? No ja tam mieszkałam 4 lata na Rakowie, mieszkaliśmy. No to mąż bardzo lubił sport i mecze, to czasem z nim szłam, naturalnie. Widzę, pani Ireno, że rodzina mocno piłkarska, szczególnie patrząc na młodych kibiców, to chyba widzę, że wszyscy Raków wspierają. No tak, wspierają, to naturalnie, że tak. No bo tu mieszkamy, tu jesteśmy. Paki, to jak, powiedzcie, kibicujecie Rakowowi? Kibicujemy. Macie jakiś ulubionych zawodników w tej drużynie? No, Iwi Lopez, Kamil Piątkowski, no, który już odchodzi, do Edwin Salzburg, no jeszcze na przykład Holec, Arsenić, Ludkowski, no i w sumie to tyle. To można powiedzieć, że znacie cały skład w sumie tej drużyny. No. A jak wam się podobał finał Pucharu Polski? Oglądaliście razem z babcią? Tak, oglądałam, pamiętam. No i jak oceniacie grę? Super było. Raków jest super.